Cześć, witam serdecznie. Tu znowu ja, Polina i kanał Innymi Oczami. Dzisiaj przychodzę tak do Was z taką pogadanką. Co mogę powiedzieć? Kacpra zaniosłam do busa. Dzisiaj mamy dzień terapii, można powiedzieć, bo muszę po niego jechać do szkoły. Zabieram go do centrum dla autystów i potem jedziemy do pani logopedy. No i chodzi o to, że ostatnie terapie po powrocie z sanatorium nie były zbyt dobre. Znaczy się, jeśli chodzi o samo ATC, bo pierwsza logopedia nie była taka straszna po powrocie, bo jeszcze jako tako Kacper pracował, tylko gorzej było z ATC. Ale powiem Wam, w zeszłym tygodniu była katastrofa z tego względu, że tutaj Kacper nie chciał za bardzo. Niosłam go po prostu płaczącego. No i musieliśmy odczekać, aż się trochę uspokoi. Pani przyniosła taką, tak jak ja tutaj mam taką skrzynkę do uspokajania z różnymi fidget toys, się to nazywa, takie zabawki do stymulacji, czy jakiś spinner tam był, czy jakiś taki właśnie do wyciskania te rzeczy, właśnie na, żeby się odstresować. Pani przyniosła karteczki do komunikacji i Kacper nam powiedział, że chce być sam. Samego niestety nie mogliśmy go zostawić, no i tak czekaliśmy, aż się uspokoi. Może w momencie, kiedy będzie trochę więcej spokoju, to coś się z nim zrobi. Jednak nie, zauważam, że był totalnie po szkole przebodźcowany. I po szkole tego nie okazywał zbytnio, ponieważ jechał z nami autem, bo akurat Robert nas zawoził tam, bo miał na popołudnie, a jak ma na popołudnie, to nas przeważnie zawozi i bierze tornister od Kacpra, żeby go on nie taszczył. No i po prostu już jak tam podeszliśmy pod te drzwi, zaczął po prostu płakać. Wyjaśniłam pani, na czym rzecz polega. Kacper ostatnio ma trudne momenty i czasem po prostu jest mi tak ciężko, że nie mam siły na to wszystko i choćby się chciało mu pomóc, czasami człowiek nie wie w jaki sposób. Liczę na to, że teraz się coś rozwiąże, ponieważ w połowie kwietnia mamy termin z Social Pediatrics Centrum, czyli SPC, Centrum Socjalpediatrycznym, i w końcu może coś się z tymi lekarstwami dla niego wyklaruje, bo niestety z taką samoregulacją bardzo ostatnio ma ciężko i ciężko ma z tymi rzeczami, przykładowo z takimi przejściami z punktu A do punktu B, mimo że mu się mówi wcześniej, gdzie się idzie i tak dalej. Zależy co, bo to co lubi, to owszem, ale tu wchodzą takie jeszcze do tego, jak to się nazywa, zapomniałam, wyleciało mi po prostu z głowy, ale takie zachowania, że się dziecko burzy i nie chce się słuchać rodziców i chce po prostu mieć korzyść dla siebie. Zapomniałam, jak się to po prostu fachowo nazywa, ale już nie będę tutaj terminami lecieć. Mniejsza o to. I po prostu takie Kacper ostatnio zachowania też wykazuje. Po prostu nieraz burzy się, że nie chce czegoś zjeść, chce zjeść co innego, a to jakiś słodycz, bo ostatnio byliśmy na spacerze i sobie kupił parę rzeczy, no i po prostu próbuję go po prostu ograniczać to, ale w sanatorium jeszcze szło, ale tutaj to nieraz po prostu nie idzie i chce się z nim iść do sklepu. To nie możemy z nim chodzić do sklepu, bo weźmie
za przeproszeniem, wózek do słodyczy. Już go w sklepie też ograniczam, ale pozwolę mu coś po prostu wziąć, bo będzie płacz i tyle z tego i nie mam zamiaru się z nim szarpać po prostu. I doszłam do wniosku, że to był błąd i już tego nie zrobimy i to co ma, to już wyje i do widzenia po prostu z tym wszystkim, z tymi słodyczami, co sobie tam kupił. Ale po prostu czasami nie wiem jak to będzie, bo mam wrażenie, że Kacper przez stres taki, że on czegoś nie może wziąć, to on potem obiera sobie strategię, że po prostu nie chce w ogóle obiadu jeść. Albo po prostu właśnie w ten sposób. Ale jak już kilka dni się go tak przetrzyma, bo w sumie w szkole je i tak dalej, w szkole też ma obrać, broń Boże, żeby dziecko cały dzień bez obiadu mi chodziło, ale pozwala mu na to, żeby na przykład jak w domu nie chce w danym momencie zjeść, to zje później i nieraz się tak dzieje. Zauważyłam, że od razu po szkole nieraz już nie chce jeść, to po prostu pozwala mu zjeść później. Zostawiam to po prostu na stole i on sobie to zje. No i przychodzi i rzeczywiście sobie fajnie zje. Jak nie chce tego, to weźmie się kromka. Wczoraj chyba z 6 takich klapniętych kromek zjadł. Znaczy się 3 takie, z 6 takich chlebków tostowych. Także no dość sobie tak zjadł. No i co mogę powiedzieć? No i właśnie to są takie trudne momenty. I bardzo często jest tak, wczoraj była sytuacja, gdzie Kacper chciał wyjść, już było dość późno. Tłumaczyliśmy mu, nie, dzisiaj nie, może jutro albo coś takiego, ale po prostu nie dochodziło do niego. To mu dałam po prostu alternatywę, no żeby się okąpać. No bo tak czy siak chciałam go wczoraj wykąpać. No i Kacper dalej nie, no to musiałam go wziąć znowu na ręce i do łazienki. No i na tym się skończyło, no i chwilę płakał, ale się uspokoił. Po prostu czasami są momenty, gdzie po prostu nie idzie. Gdzie po prostu nie idzie z tym wszystkim i jakby się chciało. Człowiek potem pod koniec dnia jest wypompowany, sfrustrowany, bo nie tak sobie zażyczył ten dzień, jakby nie było. Ale są momenty, gdzie naprawdę Kacper mnie zaskakuje i to bardzo. Wczoraj zaskoczył mnie, zaczął liczyć mi po angielsku. Teści mi się pyta, skąd się tak nauczyłam? Mówię, no z bajek, nie? Bo oglądał sobie tego Blipiego albo coś tam innego. No to się nauczył, on lubi w różnych językach oglądać. Zauważyłam, że ma poniekąd taki dobry skok rozwojowy w kierunku rozumienia mowy nawet w obu językach równocześnie i cały czas mu mówię przykładowo coś po polsku, to zrozumie i to zrobi, czyli takie rzeczy, o którego przykładowo proszę, związane z jego zainteresowaniami, to od razu fajnie sobie zrobi. W danym momencie przykładowo nie chce się czymś bawić, nie ma ochoty, po prostu go do tego nie zmuszam. Po prostu jak nie chce, chce czymś innym się odprężyć, ok, daję mu to. I tak cały dzień, można powiedzieć, siedzi w szkole i tam uczy się i to jest dla niego naprawdę ciężkie. I widzę po tym, popołudniami, jak on jest wyczerpany po szkole i za dużo jest mu czegoś tam. Jest naprawdę głośno i ma i bardzo często jak wraca po szkole, idzie do swojego po prostu pokoju, bo chce mieć spokój dla siebie. Także go w pełni rozumiem. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień się uda. Trzymajcie kciuki za jego dzisiejszą terapię. Dzisiaj rano było ok, bez niczego. Wszedł do busa. Przepraszam, ale jakoś tak niespecjalnie wyspałam się dzisiaj, więc wybaczcie. No i wszedł do busa, ale z tym busem, wiecie, to też nieraz jest problem, bo rano wejdzie, ale po południu już do niego wejść nie chce po lekcjach i
Wychowawca go musi tam wnieść do tego busa, przypiąć i tak dalej, bo znowu mogliby po mnie dzwonić i żebym go odebrała i tak dalej, i tak dalej. Dlatego powiedziałam już od razu stanowczo, że takiego czegoś nie będę robić, że im zezwalam na to, żeby wnieśli go do tego busa, że on tak się zachowuje, tak i tak. Nieraz się po prostu na ziemi położy, przyklei się i nie chce wstać. I nieraz czasu, przykładowo po południu jeszcze idzie się usiąść na schodku i tam poczekać, żeby on wstał w końcu. Ale są momenty, gdzie przykładowo w drugą stronę to idzie, jest rano i on takie coś zrobi i trzeba iść szybko, bo na dole już bus praktycznie zaraz, za chwilę przyjedzie. Czy już tam nawet stoi, bo już nieraz wjeżdża, jak schodzimy na dół, no to po prostu to jest naprawdę i dla niego stres, i dla mnie stres, i w ogóle, i on potem tam nie chce. Jeszcze gorzej jest po prostu nieraz, ale już jest mniej tego, jak widzi z rana Roberta, bo Robert ma na popołudnie, Kasper by chciał zostać, bo trochę mu też przez te prace zmianowe taty mu też brakuje i wcale się nie dziwię, nie? Bo chce Kacper mieć nas oboje. Także jak są weekendy albo coś takiego, staramy się, żeby jakoś tam wyjść z nim na spacer albo coś takiego, żeby nawet wyciągam Roberta, chociaż nawet zmęczony po pracy, ale po prostu żebyśmy też trochę przynajmniej w ten sposób czasu spędzili, nie? Także taką pogadanką vlogową życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, do następnego. Cześć!